Witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Moi drodzy, temat dzisiejszej usługi na końcu wyśpiewaliśmy. O, zapal Twą ofiarę. Tak pragnę, błagam, czekam. Kochani, ostatnio dużo mówimy o Bożej obecności, dużo mówimy o Bożym świeżym namaszczeniu, Bożej świeżej obecności. Ostatnia niedziela, kiedy brat Janek Koenig usługiwał, pamiętacie? O Bożej obecności, a jakżeby inaczej. O tym, co ona wprowadza, co ona zmienia. Przypomnę, mówiliśmy o tym, że Jego obecność sprawia oczyszczenie. Dalej, że Jego obecność sprawia przemianę. Że Jego obecność w naszym życiu uwalnia nas, czy motywuje nas do służby. I w końcu Jego obecność, w Jego obecności słyszymy Jego głos. W Jego obecności słyszymy Jego głos. Kochani, tęsknimy? Tęsknimy do tego? Czy to są jakieś slogany? Tęsknimy do tego, aby być w Jego obecności? Aby słyszeć Jego głos? Powiem Wam, kochani, jeżeli naprawdę usłyszysz Jego głos, będziesz już tęsknił. Nie będziesz mógł żyć bez tego, by słyszeć, by być jak najbliżej. Ja zapowiedziałem, prowadząc ostatnie nabożeństwo, że będę ten temat w pewnym zakresie kontynuował. Chcę mówić o tym, co jeszcze Boża obecność wprowadza. I zapowiedziałem, że kolejnym aspektem jest to, że w Bożej obecności następuje proces rozprawiania się z naszym ja, czy z naszą cielesnością, czy ze starą naturą, jakkolwiek to nazwać, chodzi o to samo. Powiem, to niemiły proces. To trudny proces. To bolesny proces. Naturalnie przed nim uciekamy. Ale on jest jedyny, który nas doprowadzi do Bożej obecności. Moi drodzy, chcę dziś mówić to nie jako ten, który już to posiadł, ten, który zjadł wszystkie rozumy i wielki nauczyciel chce was uczyć. Nie. Razem słuchamy. Naprawdę, wierzcie mi, że mówię do siebie tak samo. Jest różnica tylko ta, że ja mówię, Bóg mnie powołał, upoważnił do tego, aby mówić, ale słuchamy razem. To jest tak samo do mnie, jak i do was. I modliłem się, aby to słowo mogło być przekazane z miłością. Aby nikt nie czuł się uderzony, ale zachęcony. Chociaż tytuł tego kazania brzmi mało zachęcająco. Tragedia pojedynczego ziarna. Tak nazwałem. Może mało zachęcająco brzmi, szukałem lepszego, ale nic nie oddawało w pełni tego, co chcę zawrzeć w tym. Więc mimo to, że ono brzmi tak trochę trudno, wierzę, że cały przekaz będzie jednak zachęcający. Moi drodzy, jak powiedziałem, pragniemy Bożej obecności. Szukamy jej. Ale choćbyśmy nawet nie wiem, ile jej posiedli, choćbyśmy nie wiem, jak ją przeżywali, to tak, ona jest cząstkowa. Prawda? Tutaj na ziemi ona jest tak tylko jakimś cieniem, jakąś namiastką. Jest jakąś częścią tego, co będzie kiedyś, jak się z Panem spotkamy w twarzą twarz. A wierzcie mi, będzie to niedługo. Wszystko na to wskazuje, że kiedyś z Nim się spotkamy, niedługo, to będzie coś niewyobrażalnego. Jego obecność, intymność z Nim. Ale powiem tak, kochani, jeżeli dziś nie pragnę tego cząstkowego. Jeżeli dziś nie pragnę tego, czego mogę doświadczyć na ziemi. Jeśli dziś jestem tak bardzo zajęty codziennością, że nawet nie myślę o tym, to boję się, jak Bóg określa nasz stan. W zeszłym tygodniu albo w tym tygodniu nawet słyszałem pewną sytuację. Jeden ze znanych, nie chcę mówić jego nazwiska, bardzo znanych ewangelistów, który naprawdę mnóstwo zborów założył, wiele ludzi nawracało się na jego usługi, popadł w chorobę. Na tyle mocną, że on sam nie wie, jak to określić. Prawdopodobnie był w śmierci klinicznej. I mówił, że wiedział, czuł, że jest gdzieś poza ciałem już. I mówił, że na tym etapie, gdzie go duch wprowadził, liczyło się tylko jedno. Intymność z Jezusem. Nikt go nie pytał, ile zborów pozakładał, nikt go nie pytał, ile ludzi przyprowadził do Chrystusa.
intymność z Jezusem, obecność Jego. To miało znaczenie przed Bożym tronem. Ale moi drodzy, otwórzmy tekst, który chcę dzisiaj przeczytać. Ten tytuł, który zaproponowałem, myślę, że kieruje was już do tekstu, którego przeczytałem, bo chyba w jednym miejscu tylko jest o tym napisane, więc otwórzcie Ewangelię Jana, 12 rozdział. Będziemy czytać wersetu 20. Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, byli też pewni Grecy. Podeszli oni do Filipa z Betsajdy w Galilei z taką prośbą. Panie, chcemy spotkać się z Jezusem. Filip poszedł z tym do Andrzeja, a następnie obaj przybyli do Jezusa. Wówczas Jezus powiedział, nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostanie pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój Ojciec. Po to miejsce. Bardzo to ciekawy i powiem bardzo głęboki tekst. Ale zanim w niego głębiej wejdziemy, na moment pewien kontekst, w którym momencie i dlaczego to zostało tutaj zamieszczone. Jest to chwila, jest to czas, który opisywany jest, czy omawiany jest jako wydarzenia ostatniego tygodnia. Czyli rozpoczęły się one triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, potem przez Jego śmierć, by zakończyć za tydzień Jego zmartwychwstaniem. To jest ten ostatni tydzień Pana Jezusa. I tutaj pamiętamy ten moment, kiedy Jezus triumfalnie jako król, jako Mesjasz wjeżdża. Tak, to prawda, On był przez proroków tak zapowiadany. Prawda, On był zapowiadany jako król, jako Mesjasz, ale lud, który Go witał, nie na takiego Mesjasza czekali, jak sobie wyobrażali. Ani uczniowie, ani całe tłumy. Ale wyglądało to mniej więcej tak, że ruszył z Betanii, jak Słowo Boże mówi. Ten kontekst, który teraz wam przedstawię na moment, jest jakby spójnią czterech Ewangelii, więc nie bójcie się, że coś wam tam nie pasuje, według której z Ewangelii jakaś kolejność, to jest jakby spójnia wyjęta z wszystkich Ewangelii. Więc kiedy Jezus wyrusza na osiołku z Betanii do Jerozolimy, to jest ponad 3 kilometry, droga prowadzi przez Górę Oliwną. Czyli on musiał wspiąć się na górę, by z niej potem zjechać. Prawdopodobnie było tak, że od Betanii po szczyt góry, czyli to, kiedy Jezus szedł do góry, to był ten czas, kiedy szedł w takim szpalerze. Ludzi, którzy go witali, którzy go uwielbiali, którzy krzyczeli Hosanna, Hosanna, królowi, synowi Dawidowemu. A kiedy był na szczycie, kiedy zaczął zjeżdżać w dół, najprawdopodobniej, bo takie były zwyczaje, jako ten przywitany, jako ten król, jako Mesjasz, jechał już przodem, a całe tłumy wielbiąc szły za nim. I to był moment, kiedy Jezus zatrzymał się i zapłakał nad Jerozolimą, bo wiedział, co się będzie dziać za kilkadziesiąt lat. Ale wjeżdża do Jerozolimy i jest opis w jednej z Ewangelii, że miasto było poruszone. To nic nie oddaje. To słowo nam nic nie oddaje tak naprawdę. W tym mieście wrzało. To jest porównywalne do trzęsienia ziemi. Huk tysięcy, tysięcy pielgrzymów, którzy go wielbili, którzy go witali. Musimy mieć w pamięci, że bardzo niedawno został Łazarz wskrzeszony. To podsycało ogromnie emocje. Eksplozja emocji. Jezus tam uzdrawia chorych i wraca do Betanii. To było niedzielne popołudnie. Wraca do Betanii. Następnego dnia, rano, poniedziałek, Jezus znowu z Betanii idzie z powrotem do Jerozolimy. I tutaj następuje po drodze bardzo ciekawy, bardzo symptomatyczny moment, na który chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. On często jest źle rozumiany. Mowa jest o tym drzewie figowym. Jezus podchodzi do tego drzewa, głodny. Nie rozumiem, dlaczego był głodny, skoro z tak gościnnego domu szedł.
Ale być może w ferworze tego niesamowitego poprzedniego dnia może nie zdążyli upiec czy kupić chleba. W każdym bądź razie czytamy, że szedł głodny. I czytamy, że podszedł do drzewa figowego i ewangeliści piszą, że nie był to czas na figi. I często się gdzieś tak wewnętrznie obruszamy, to co to Jezus zrobił? To nie do końca jest tak. Owszem, to nie był czas na figi w znaczeniu zbioru fig. Prawda. To nie był czas na zbieranie dojrzałych fig. Ale figowiec w ten sposób rośnie, w ten sposób funkcjonuje, że wraz z pojawieniem się liści pojawiają się zielone pęki, które już są jadalne. Nie są smaczne. Mają gorzkawy smak, ale można było zjeść. Kto głodny, mógł zjeść. Ale coś więcej. Jezus patrząc wśród tych liści, nie znajdując pąków, jakby pokazuje jedno, nie ma dziś pąków. Nie będzie owocu. Logiczne. Dziś nie ma pąków, więc oczywiste, nie będzie owocu. To drzewo zajmuje niepotrzebnie miejsce. Jest bezużyteczne. Zapamiętajmy sobie to, bo ten symbol nam wróci. To drzewo jest bezużyteczne. Dlatego Jezus w sposób symboliczny dla nas go przeklął i ono uschło. Później wchodzi do miasta i widzi świątynię, w której jest jarmark. Świątynię, w której jest targowisko. I nie wchodząc w szczegóły, pamiętacie, co się wydarzyło. Jezus oczyścił świątynię w sposób dosyć zdecydowany. A potem, kiedy oczyszczał świątynię, mówił to z przesłaniem. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludzi. Prawda? I właśnie w tym momencie pojawiają się na scenie Grecy. To jest ten moment, kiedy pojawiają się, odszukali gdzieś Filipa, być może nawet zachęceni tym słowem. Być może zachęceni tym słowem, że Jezus przypomina, jaki jest oryginalny cel, że ta świątynia jest dla wszystkich ludów. Co w głowie Żydów w ogóle się zmieścić nie chciało. Więc może dlatego oni przychodzą i proszą Filipa o to, by mógł spotkać się z Jezusem. Kim byli ci Grecy? Ci Grecy nie byli Żydami, którzy mieszkali w Grecji. Odwrotnie. To byli naprawdę Grecy, z narodowości Grecy. Ale prozelici, to znaczy ci, którzy w cudzysłowie mówiąc nawrócili się na judaizm. Dokonali konwersji, czyli przejścia ze swojej pogańskiej wiary na judaizm. Powiem to jako ciekawostkę, chociaż niewiele ona wnosi, choć troszkę tak. Troszkę nam obrazuje to dzisiejsze czasy. O tym, że były dwa stopnie konwersji, czyli tego przejścia z pogaństwa na judaizm. Pierwszy to był tak zwany połowiczny. To wtedy było, kiedy to działo się dla jakiejś korzyści. No na przykład ktoś chciał się przyłączyć do narodu izraelskiego po to, by wyjść za mąż czy ożenić się. Najczęściej tak. I wtedy on był przyjęty do narodu, ale w pewien połowiczny sposób. Nie miał prawa wejścia do świątyni, nie miał prawa uczestniczenia w ich świętach, w ich ceremoniałach i tak dalej. A ten pełne przejęcie polegało na tym, że musiał przyjąć wszystko z judaizmu, łącznie z obrzezaniem w wieku dorosłym. I wtedy miał pełne prawo być traktowany jak pełny Żyd, łącznie z wejściem do świątyni, łącznie z korzystaniem i uczestnictwem we wszystkich obrzędach. I tu jest rzecz ciekawa. Jeśli ktoś był w pełni Żydem, pomimo że był poganinem, nie wolno mu było wypominać jego przeszłości. Ciekawa sprawa. On był uważany za nowonarodzone dziecko Abrahama. I przyjmował imię najczęściej, jeżeli to był mężczyzna, to Abraham, a jeżeli to była kobieta, to najczęściej Sara albo Rut. Czy nie pachnie nam to współczesnością troszkę? Czy nie widzimy tutaj pewnych odniesień do współczesności? Popatrzcie, dzisiaj w kościołach mamy i takich, którzy tak połowicznie przychodzą, dla jakiegoś zysku. Może właśnie dla urzęku. Może po prostu się im coś podoba. Ale tak naprawdę to jest tylko takie przyklejenie się. Ale nie chcę tego zgłębiać. Chcę się skupić na tych, którzy rzeczywiście przeszli, mówię o dzisiejszych czasach,
z pogaństwa do Jezusa. Czyli po prostu ludzi, którzy prawdziwie się nawrócili, którzy prawdziwie pokutowali, którzy naprawdę mają żywą relację z Nim. I patrzcie, jakie to jest podobne. Mamy nowe imię, mamy nową tożsamość i nikt nam nie może wypominać naszej przeszłości. Prawda? Nikt z ludzi nie może nam wypominać naszej przeszłości. Nie wiem, z jakiej grupy byli ci Grecy. To nie jest tak istotne. Istotne jest coś, do czego zmierzam. Że w postawie Greków widzę coś, co mnie inspiruje. W postawie Greków widzę coś niesamowitego i będę za moment o tym mówił. A w odpowiedzi Jezusa jest niezwykła lekcja. I tyle, jeśli chodzi o ten kontekst. A teraz już przechodzimy głębiej. Moi drodzy, te podobieństwa, wymienię trzy. My, podobnie jak oni, niegdyś poganie. Zobaczcie, doświadczyliśmy zbawienia, doświadczyliśmy nowonarodzenia, mamy nowe imię, mamy nową tożsamość. Dzieci Boże, królewicze, gdzie radość? Ludzie, zasnęliście? Przepraszam, że tak mówię, ale gdzieś po prostu patrzę, że nawet nie reagujecie na coś takiego. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Amen. Mamy nowe imię, mamy nową tożsamość. Nikt nie może nam wypominać naszej przeszłości. Jezus tego nigdy nie zrobi, prawda? Szatan to będzie robił, jasne. On jest ojcem kłamstwa, ale nie musimy go słuchać. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nowe stworzenia. To jest jeden element. Drugi element tego podobieństwa, popatrzcie. Ci Grecy przyszli do świątyni. Skąd? No z miejsca swego zamieszkania. Z Grecji. Kawał drogi. Zobaczcie, to jest pewne poświęcenie dla nich i z tego tekstu wynika, że to było bardzo szczere. Biblia mówi, że oni przyszli po to, by oddać hołd Bogu, by Go uwielbiać, by być w towarzystwie innych Bożych dzieci. Moi drodzy, w tym widzę znowu nas. Nas, którzy pragniemy Boga. Nas przychodzących do zboru. Nas przychodzących na modlitwy, na małe grupy. Nas modlących się, nas szukających Boga. Widzę nas, którzy być może płacimy jakąś cenę. Może postu, może modlitwy. Nas kochających Jezusa. I trzecie podobieństwo, które jest dla mnie szczególne, na którym się chcę skupić. Trzecie podobieństwo, które mnie ekscytuje. I trzecie podobieństwo. Moi drodzy, Grecy, zobaczcie, byli uczestnikami święta. Oni nie przyszli na jakieś cotygodniowe, w ciągu roku kolejne nabożeństwo do świątyni. To było wyjątkowe nabożeństwo z najlepszą oprawą muzyczną, z najlepszym uwielbieniem, z najlepszymi mówcami, z najlepszym wszystkim, co mogli zaserwować. To było największe święto. I oni są uczestnikami tak niesamowitego nabożeństwa. I wierzę, że szczerze. Ale im jest mało. Moi drodzy, im jest mało. Nie są zadowoleni z tego, co mają. Nie są usatysfakcjonowani tym, w czym uczestniczą. Chociaż to, w czym uczestniczą, jest piękne i dobre. Ale chcą więcej. Widzicie to? Chcą więcej. Przychodzą, szukają. Musieli odnaleźć jakiegoś ucznia i mówią mu, chcemy poznać Jezusa. Chcemy spotkać się z Jezusem. Chcemy obecności Jezusa. Moi drodzy, to jest coś, co mnie ekscytuje. To jest coś, co chciałbym, żeby było naszą domeną. Mało nam. Chociaż to, w czym tkwimy, to, w czym jesteśmy, to, co przeżywamy, jest piękne. Ale mało nam. Chcemy więcej, chcemy głębiej, chcemy Bożej obecności. To jest właśnie to podobieństwo Greków, które widzę w sobie i w nas, że chcemy więcej, że chcemy Jego obecności. Zrozumcie mnie dobrze. Ja cieszę się naszymi nabożeństwami. Zrozumcie mnie dobrze, ja ekscytuję się tym, co Bóg czyni pośród nas. Jak Bóg do nas mówi, jak możemy uwielbiać. Jak przeżywamy Jego obecność, jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy. To jest piękne, moi drodzy, ale jest więcej. Ale jest więcej, jest daleko więcej, jest daleko głębiej. Wiecie, kiedy byś zatrzymać się na jakimś etapie, to Bóg to określa jako letność.
Wiecie, letność najczęściej kojarzy się nam z takim bardzo fatalnym duchowym stanem. A wcale nie. Bo definicja letności w objawieniu Jana dotyczy momentu, kiedy się zatrzymuje. Kiedy nie pragnę więcej. Mogę być na nie wiem jak wysokim poziomie. Mogę nie wiem jak blisko Boga być, ale kiedy powiem dosyć. Nie chcę więcej. Nie jestem głodny więcej. To już jest letność. Bo tam jest napisane, że wzbogaciłeś się i myślisz, że już niczego więcej nie potrzebujesz. Definicja letności. A tak naprawdę nigdy nie ma tak, że się zatrzymam i stoję. Albo idę do przodu, albo wstecz. Więc dlatego, kochani, mówię o głodzie, mówię o pragnieniu, że chcemy więcej. Moi drodzy, kiedy ja modlę się, kiedy wołam, kiedy modlę się o zbór, kiedy przeżywam Bożą obecność, kiedy zamykam oczy, moi drodzy, to jest w moim sercu, to jest w moich marzeniach. Jak widzę, jak Bóg swoją obecnością wstępuje na nas. Jak widzę, kiedy nawet w czasie uwielbienia Duch Święty już robi to, co chce. Wstępuje, przychodzi, może już uzdrawia. Dary Ducha się objawiają. Przychodzi słowo objawienia, przychodzi słowo prorocze. Grzesznik pokutuje, przychodzi oczyszczenie. Moi drodzy, to nie są jakieś nielogiczne marzenia. To jest coś bardzo realnego. To jest coś, co dla nas Bóg zamierzył. To jest coś, co możemy wejść. I wierzę, że wejdziemy, jeśli Go będziemy szukać. Przypomnę, moi drodzy, to zdanie, które Jezus powiedział, które jest jakby asymilowane nami, z naszym zborem, które jakby do nas przylgnęło. Mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich ludzi. Moi drodzy, przeżywamy to, jest to naszym marzeniu, że nasz dom, ten zbór będzie domem modlitwy, domem ratunku, domem pomocy, domem oczyszczenia, domem, który będzie leczył tych, którzy potrzebują. Przypomnę, moi drodzy, po raz kolejny, pewnie znacie na pamięć, ale nie szkodzi, przypomnę, naszą wizję, którą kiedyś Bóg nam dał, która zawiera się w słowach: przyślijcie go do mnie. Niech się dowie, że żywy Bóg jest w Izraelu. Dla kogoś, kto się pogubił, przypomnę, to jest moment, to jest słowo wypowiedziane przez proroka Elizeusza. Okoliczność była taka, że trędowaty Naaman, chory człowiek, któremu zagrażała w niedługim czasie śmierć, szuka ratunku, szuka pomocy i trafia do Izraela, tam, gdzie jest żywy Bóg. Trafia do Izraela, trafia na dwór królewski, trafia w miejsce, gdzie wydawałoby się jest centrum chrześcijaństwa, ale bez mocy. Nie byli w stanie nic zrobić. Król rozdziera szaty. I wtedy przychodzi, czy posyła to słowo prorok Elizeusz i mówi: przyślijcie go do mnie. Niech się dowie, że żywy Bóg jest w Izraelu. Moi drodzy, powiem tak, setki ludzi wokół nas są jak trędowaci Naamani, przeżywający swoje problemy, przeżywający swoje tragedie, swoje dylematy i szukają, kto by im pomógł. I naszym marzeniem jest to, abyśmy mogli powiedzieć: przyślijcie ich do nas, może do mnie osobiście, może do ciebie osobiście, ale w szczególności do zboru. Niech się dowiedzą, że żywy Bóg jest pośród nas. Niech się dowiedzą, że żywy Bóg może ich uratować, może im pomóc w ich grzechu, i w problemie, i w chorobie. Moi drodzy, ale jest jeden warunek, by to mogło działać. Wiecie jaki? Żywy Bóg to musi być. Wtedy to będzie działać. Jeżeli rzeczywiście Boża obecność tu będzie. Jeżeli rzeczywiście żywy Bóg tu będzie, to będzie działać. Prosty obraz. Czy ja mieszkam, mamy mieszkanie na poddaszu. I kiedy wieczorem chcemy przewietrzyć, otwieramy okno, to z automatu lecą ćmy. Wcale ich nie zapraszam. Wcale nie reklamuję się, że mogą wlecieć do mieszkania. Z automatu się pchają, bo jest światło. Żeby nie wlatywały, muszę go zgasić. Dokładnie to samo jest w duchowej przestrzeni. Kiedy będzie ogień Ducha Świętego, nie trzeba się reklamować. Naaman trędowaty nas znajdzie. Kiedy będzie ogień, kiedy będzie coś,
co przyciągnie tych, którzy potrzebują. Moi drodzy, i to jest moje marzenie, to jest moje oczekiwanie, ale nie tylko moje. Wiecie, ostatnio w gronie kilkunastu liderów zboru mieliśmy czas modlitwy właśnie w tym kierunku, czas szukania Bożej obecności, czas, kiedy mogliśmy szukać Boga dla naszego zboru. Byliśmy w tym jedno. Moi drodzy, i postanowiliśmy sobie, że co wtorek, każdego wtorku będziemy mieć czas modlitwy i postu, aby to przyszło. Jeśli jesteś tym zainteresowany, a powinieneś, jeśli jest to w twoim pragnieniu, to dołącz. Nie robimy żadnej listy, nie robimy czegoś zaplanowanego, ale po prostu, jeśli się to pali w twoim sercu, jeśli chcesz, żeby Bóg był rzeczywiście pośród nas, to dołącz. Moi drodzy, mamy obietnicę. Jak niesamowite są Boże obietnice. Kiedy mnie będziecie szukać, znajdziecie. Kiedy mnie będziecie szukać całym sercem, objawia się wam. To jest Boże Słowo. Pewne, stuprocentowe. Moi drodzy, i tą postawę widzę właśnie w Grekach. Chcemy więcej, chcemy więcej. Chcemy zobaczyć Jezusa. Chcemy mieć relację z Jezusem. To pragnienie Greków było piękne. Wierzę, że to nasze marzenie, nasze pragnienie jest równie piękne. Ale jakże dziwna jest odpowiedź Pana Jezusa. Ta odpowiedź jest jakaś dziwna. Wydaje się jakoś słabo powiązana z prośbą Greków. Oczywiście jest ona w 100% celna. Jak to zwykle Jezus. Odpowiada po pierwsze nie wiadomo komu. Nie wiadomo, z tego tekstu nie wynika, czy on odpowiada Filipowi z Andrzejem, żeby tą prośbę, tą odpowiedź Grekom przekazali. Poza tym w ogóle nie wiemy, co się wydarzyło, czy ci Grecy z Jezusem się spotkali, czy nie. Nie wiadomo, czy Jezus tą odpowiedź mówi do uczni, czy do uczniów, czy tą odpowiedź kieruje do tłumów. A odpowiedź jego brzmi tak, werset 24. Ręczę i zapewniam was. Jeśli ziarno pszenicy rzucone w ziemię nie obumrze, zostanie pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, wyda obfity plon. Pojedyncze ziarno. Obraz mega prosty. Nawet dla nas, którzy nie jesteśmy rolnikami. Mega prosty. Mamy jedno ziarenko. Możemy się nim cieszyć. Możemy go wstawić za szybę, do gablotki. Piękne ziarenko. Ale nic z niego. Bezużyteczne. Nic z niego nie mamy. Ale jeżeli wpadnie do ziemi i tam umrze, wyda obfity plon. Co Jezus tutaj miał na myśli? Jezus mówi tak, jakby parafrazując, odpowiada, drodzy Grecy, drodzy uczniowie, drogie słuchający ludzie w tłumach, i drodzy słuchacze, którzy słuchacie mnie przez wieki, również i dzisiaj tu w zborze, zapraszam was na krzyż. To jest odpowiedź Pana Jezusa. Zapraszam was na krzyż. Do Greków bezpośrednio można by to było streścić tak. Drodzy Grecy, nic wam nie pomoże przejście na judaizm. Nic wam nie pomoże przestrzeganie wszystkich tych przepisów. Potrzebujecie zbawienia. Idę na krzyż. I wy idźcie pod krzyż. Tam dostąpicie przebaczenia waszych grzechów. I to będzie czymś, co wprowadzi was w moją obecność. Powiem tak, jeśli jesteś na tym miejscu, jeszcze nie jesteś pewny zbawienia. Jeszcze nie jesteś pewny tego, czy twoje grzechy są na pewno przebaczone, czy nie. Jeśli nie masz stuprocentowej pewności, że jeśli byś odszedł, idziesz prosto w ramiona Ojca, to znaczy, że jesteś w tym miejscu, że musisz iść pod krzyż. On za ciebie umarł. On na ciebie czeka z otwartymi ramionami. Masz tylko ten wybór. Albo go przyjmiesz i będziesz w relacji z Nim. Albo nie. Ale dlaczego nie? Więc zapraszam, jeśli jesteś w tym miejscu, jesteś w takiej sytuacji, to rozważ to i nie czekaj.
A dla nas, którzy jesteśmy w Chrystusie, dla nas, którzy jesteśmy w Chrystusie już może od, nie wiem, pół roku, od 5 lat, od 45 lat, dla nas, którzy pragniemy Jezusa, co Jezus nam odpowiada przez to słowo? Moi drodzy, dokładnie to samo. Zapraszam pod krzyż. Pod krzyż, który musi się rozprawiać z naszym grzechem. I pod krzyż, który musi unicestwiać naszą starą naturę, naszą cielesność. Pierwszy aspekt grzechu. Wiecie, aż wydaje mi się, że nie potrzeba o tym mówić. To jest tak oczywiste. To jest tak oczywiste, że grzech, który może się do nas przykleić, jest czymś, co odłącza nas od Boga. Jest czymś, co w ogóle blokuje nasz jakikolwiek rozwój. Ale jednak mam wrażenie, że trzeba to przypominać. Bo jak wiele ludzi, nie mówię tutaj o zborze naszym, mówię ogólnie o chrześcijaństwie, jak wiele ludzi wciąż toleruje grzech. Nie wiem, co myślą. Myślą, że co? Że Bóg nie widzi, że Bóg śpi, że Bóg nie dostrzega tego, w jaki sposób funkcjonują. Myślą może, że swoją gorliwością zatuszują to. Nic takiego. Czasem ludzie się usprawiedliwiają, że jak to? Przecież ja mam relację z Bogiem. Ja się modlę, Bóg odpowiada mi. Ja mam tą intymną więź z Bogiem. To o czym ty mówisz? Nieraz już to mówiłem, przypomnę. A Salomon? Pamiętacie Salomona, który miał taką więź z Bogiem, do którego Bóg przemawiał. Bóg budował Bogu świątynię, a miał grzech. I skończył tragicznie, bo się z nim nie rozprawił. Moi drodzy, Biblia mówi, tam nic nieczystego nie wejdzie. Zgadza się? Tam nic nieczystego nie wejdzie. Aż chyba głupio mówić o czymś, co jest z natury nieczyste, jak, nie wiem, jakaś niemoralność, jakieś nałogi i tak dalej. To chyba wszyscy rozumiemy. Ale jakże często do nas przykleja się to, o czym, że tak powiem, mówię już od 2 miesięcy, jeśli nie więcej. Kwestia naszego charakteru. Kwestia gniewu, nieprzebaczenia, zepsutych relacji, plotkowania, zazdrości i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, powiedzcie mi, to jest czyste? Czy nieczyste? Jeśli to jest nieczyste, to zrozummy, że tam nic nieczystego nie wejdzie. A więc krzyż musi rozprawić się z tym. Codziennie musi się krzyż rozprawiać z tym, jeśli się zanieczyścimy. A druga rzecz, to krzyż rozprawia się, czy rozpoczyna proces uśmiercania naszej starej natury. Zanim wejdę głębiej w to, to zobacz, to nie jest opcja. To nie jest możliwość dla kogoś, kto jest bardziej Bogiem zainteresowany. Dla kogoś bardziej gorliwego. To jest konieczność, to jest nakaz. To jest podstawowy nakaz Pana Jezusa. Nakaz, za którym idą konsekwencje jego przestrzegania bądź nieprzestrzegania. Konsekwencja przestrzegania jest tak piękna. Kiedy ziarno obumrze, kiedy pozwolisz umierać swojej starej naturze, będziesz wydawał obfity plon. Będziesz użyteczny. Będziesz mógł wchodzić w niesamowitą relację z Jezusem. Będziesz użyteczny dla tego świata. A jeżeli nie, pojedynczym ziarnem zostaniesz. Pojedynczym ziarnem zostanę. Jeśli nie. Czyli bezużytecznym. Jak bezużyteczny figowiec. Zobaczcie, Jezus to zrobił na dzień wcześniej, niż to powiedział. To jest niesamowity symbol. Bezużyteczny. Czy to ziarno, czy figowiec. Kończą marnie. Uschnięty. Idźmy dalej. Co znaczy umierać dla swojej natury, dla swojego ja? I tu jest ten moment, o który was prosiłem w niedzielę poprzednią, że jeżeli ktoś chciałby głębiej i dobrze to zrozumieć, to fajnie by było być na bieżąco z wykładami wtorkowymi. Nie wiem, kto był, kto słuchał. I tak nie ma możliwości tego dzisiaj powtarzać. Ale bardzo obszernie przez 3 kolejne wtorki, a zwłaszcza w ten środkowy, czyli 1 października, mówiłem o tym, czym jest proces umierania dla swojego ja.
Powiem to dosłownie w 2-3 minutach, żeby mieć jakiś obraz. Chociaż były na to przeznaczone wtedy 3 godziny. Tam Jezus daje w pewnym momencie w kazaniu na górze obraz albo 4 obrazy. Jezus mówi, nadstaw drugi policzek, idź drugą milę, oddaj i szatę, i płaszcz, pożyczaj, dawaj, rozdawaj, nie oczekując zwrotu, a na końcu jeszcze dokłada, jeszcze tych wszystkich kochaj. Tych wszystkich nieprzyjaciół, tych wszystkich, którzy ci robią krzywdę, jeszcze ich kochaj. Moi drodzy, Jezus uczy w tych fragmentach, czym jest prawdziwe przebaczenie. Bo my jesteśmy specjalistami od przebaczania po swojemu, na swoich warunkach. I wydaje się nam, że sprawa jest zamknięta. A Jezus bardzo kategorycznie pokazuje, czym jest prawdziwe przebaczenie z serca. Ale tak jak wtedy mówiłem, to nie był cel. Ostateczny cel. Ostateczny cel nauczania Jezusa było doprowadzić naszą starą naturę do śmierci. Nasze ja, które się odzywa do śmierci. Gdzie każdy z tych 4 obrazów pokazuje nam jedną rzecz. Że to było praktycznie niemożliwe do wykonania. Że to było coś tak strasznie trudnego, zwłaszcza dla Żydów, którzy to wtedy słuchali. Że jeżeli ktoś naprawdę chciał być w tym, co Jezus mówi, nawet z pomocą Ducha Świętego, to łamie Jego naturę. To łamie Jego ambicje, to łamie Jego, nie wiem, postawę. To łamie resztki Jego prawa, jaki wydaje się, że jeszcze ma. A Jezus by powiedział, no i właśnie o to mi chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby Twoje ja umierało. Podałem przykład i jego przypomnę. Gdybyś sobie wyobraził jakąś maskotkę, miśka, poduszeczkę, cokolwiek, do którego ktoś włożył mocny magnes. Zobacz, ta ładna maskotka zaczyna przyciągać jakieś śmieci metalowe, jakieś opiłki, jakiś brud, drobne śrubeczki, coś takiego. Ładna, a przyciąga to wszystko. Co zrobić, żeby przestała przyciągać? Wyjąć ten magnes. Przestanie ciągnąć. Moi drodzy, to jest obraz tego, że jeśli jest w nas aktywna stara natura, to ona jest podatna na to, by ją zranić. To ona jest podatna na to, żeby się obrażać. Wyobraź sobie człowieka, który dla którego jakby umiera stara natura. Wyobraź sobie człowieka, z którego jest jakby wyjęte to swoje stare ja. Popatrz, przestaje się obrażać, bo nie ma go czym zranić. Kiedy umiera moje ja, staje się człowiekiem, którego nie da się zranić, którego nie da się sprowokować, którego nie da się obrazić. Bo co się w nas w środku obraża? Dokładnie tak. Ktoś podpowiada, nasze ja. Wiecie, nie będzie obrażał się w nas Duch Święty. Nie będzie obrażać się w nas nowe stworzenie. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy dotknięci, reaguje nasze stare ja. Kiedy ono umrze, wiecie, to ktoś może nas ranić. Może nas wyśmiewać, może nas znieważać. A ty pójdziesz z nim drugą milę. Ty nadstawisz drugi policzek. Spływa, jak po kaczce. Drugi obraz, którego chciałem użyć w tamten wtorek, ale wydawało się mi, że jest zbyt drastyczny, więc się powstrzymałem. Ale ku mojemu zdumieniu ostatnio na piątkowym ślubie kaznodzieja, który głosił, go użył. Ten obraz, który ja chciałem wtedy we wtorek użyć. Więc pomyślałem, skoro na ślubie mógł być, to tym bardziej mogę go powtórzyć. Chociaż powiem, jest troszkę drastyczny. Wyobraź sobie, że stara natura umiera. Jest trupem, ale zwizualizuj to sobie. Wyobraź sobie nie jako jakoś coś nieokreślonego. Wyobraź sobie jako po prostu zwłoki, które leżą. I teraz zacznij do tego mówić. Zacznij do niego krzyczeć. Zacznij go znieważać. Może w emocjach, nie wiem, kopniaka dasz. I co? I co on zrobi? Obrazi się? Wstanie, odda? Nic.
Jest trupem. Nie reaguje. A z drugiej strony, inny aspekt. Kiedy byś go zaczął chwalić? Kiedy byś zaczął go chwalić, jaki jest doskonały? Że tylko on się na tym zna. Że tylko on może pociągnąć tą sprawę. Że ma takie talenty. Wpadnie w pychę? Odpowie coś? Martwy. Wydaje się nam to nierealistyczne. Ale to jest Boży cel. Ale to jest Boży cel dla nas. Moi drodzy, to nie dzieje się od tak. To jest proces. To jest proces umierania. Tylko problem w tym, że wielu, wielu dzieci Bożych w ogóle nie ma zamiaru na ten proces wejść. Na tą drogę wejść. I tego procesu rozpocząć. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Rozdział 9, werset 23. Następnie zwrócił się do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jezus mówi tutaj o uczniostwie. Jezus tutaj mówi o cenie uczniostwa. To jest droga za Jezusem. To jest droga do większego objawienia się Jezusa, większej Jego obecności, większego Jego namaszczenia. Popatrzcie, Grecy przychodzą, zadają Mu to pytanie, czy tą swoją prośbę, że chcą się z Nim spotkać. Rozumiemy to jako poszukiwanie większej Jego obecności. Co Jezus odpowiada? Co Jezus odpowiada, podsumowując ten wątek? Grekom na ich prośbę, tłumom, nam na nasze pragnienia. Jezus mówi do nas w ten sposób. Super. Super, że więcej pragniesz. Tak naprawdę to twoje pragnienie pochodzi ode mnie. To pragnienie to ja w tobie wzbudziłem. Powiem, że jeszcze bardziej Bóg tego pragnie, byśmy byli zapaleni niż my sami. On chce zdobyć ten świat, ale przez nas, kiedy będziemy dla Niego zapaleni. Tyle, że jedna jest droga. Przez krzyż. I nie ma skrótów. Codzienna weryfikacja naszej czystości, naszej świętości. Codzienne uśmiercanie przejawów swojej starej natury. Słuchajcie, Jezus jakby chciał powiedzieć nam, ja tak bardzo chcę was użyć w tym świecie. Ten świat tak bardzo potrzebuje mojego światła przez was. Ale nie mogę was użyć. Jeśli się obrażacie, jeśli się gniewacie, jeśli nie umiecie miłować siebie nawzajem, to czym się różnicie od tego świata? Ten świat też kocha tych, którzy są dla nich mili. Jezus mówi, jak was mam posłać do tego świata, jeżeli nie ma różnicy między wami a tym światem? Chcę was posłać, ale musicie umrzeć dla swojego ja. Dalej mówi Jezus jakby w tym drugim aspekcie, chcę was użyć, ale przeszkadza mi zbyt wielka pewność siebie w was. Poleganie na sobie, a nie poleganie na moim duchu. Świadomość swoich możliwości, świadomość swoich talentów, świadomość swoich możliwości, to wszystko jest dobre, pod warunkiem, że Duch Święty tego używa, a nie my sami. Jezus mówi, ja tego nie potrzebuję. Jezus mówi, ja nie potrzebuję twoich zdolności, które sam sobie chcesz używać. Ja potrzebuję jednego. Posłuszeństwa. Posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Moi drodzy, zmierzam do końca, bo chcę, byśmy się mogli modlić. Zacytuję Rzymian, 8 rozdział, 2 wersety, 12 i 13. Będą to wersety, które przeczytam z innego tłumaczenia, to jest parafraza słowa życia. Brzmi tak. Przyjaciele, nie musicie poddawać się waszej grzesznej, starej naturze. Takie życie nieuchronnie prowadzi do śmierci. Ale jeśli dzięki mocy ducha stawicie opór grzesznym pragnieniom waszego ciała, będziecie żyli. Jeszcze raz. Przyjaciele, nie musicie poddawać się waszej grzesznej, starej naturze. Słuchajcie w tym momencie. Takie życie
nieuchronnie prowadzi do śmierci. Ale jeśli dzięki mocy Ducha stawicie opór, tutaj może to powiem bardziej prosto, opór swojej grzesznej starej naturze, swojemu staremu ja, będziecie żyli. Najbardziej fascynuje mnie ten początek. Przyjaciele, nie musicie. To jest pięknie sformułowane słowo. Nie musicie. Nie musicie poddawać się. Mamy wybór. Nie musimy żyć według ciała. Nie musimy żyć prowadzeni, czy kierowani, czy pod dyktando naszych własnych emocji, naszej starej natury. Nie musimy, bo jest moc. Jest moc Ducha Świętego. Tylko my musimy zadecydować, czy chcemy z niej korzystać, czy nie. Wiecie, to jest coś bardzo praktycznego. Kiedy ja sam odkrywam sobie, że znowu zareagowałem niewłaściwie. Że znowu zareagowałem tak, jak dyktuje mi moja stara natura, której nie cierpię, ale jednak się odzywa. To mam wybór. Tak już jestem. Nerwowy jestem. Chociaż może akurat ja jestem spokojny. Ale mówię ogólnie. Tak już jestem. Musicie mnie takiego zaakceptować. Albo powiem Duchu Święty, zmiłuj się, przyjdź i zmieniaj to. Źle zareagowałem, pokutuję, wybacz mi to i Duchu Święty, przyjdź, odcinaj to. I zobaczycie, że to będzie się zmieniać. I zobaczymy, że tego będzie coraz mniej, bo taka jest droga, bo taki jest proces. To nie będzie kwestia jednego dnia, ale tak będzie. Moi drodzy, i kończąc, czymś optymistycznym. Wiecie, chociaż kwestia pojedynczego ziarna z jednej strony jest tragedią, bo jeżeli pozostanie pojedynczym ziarnem, jest bezużyteczne, jest do niczego. Bóg go nie może w żaden sposób użyć. Ale zobacz, to pojedyncze ziarno mimo wszystko ma w sobie potencjał. Zauważycie to? Pojedyncze ziarno ciągle ma w sobie potencjał życia. Nawet choćby dziesiątki lat leżało odłożone na półce. Prawdopodobnie wciąż ma potencjał. Jeśli go włożysz do ziemi, jeśli pozwolisz mu umrzeć, zaczyna się proces. Zaczyna się owocowanie.